Witam dzisiaj na roboczo z magazynu. Przygotowujemy pierwsze sztuki do wysyłki naszego karmidła firmy Pejong, które jest wyłącznie sprzedawane przez firmę Aidi. Pokażę, co robić z urządzeniem po otrzymaniu. Więc tak, po otrzymaniu należy rozpakować. Tutaj w tym miejscu będzie przyklejona ładowarka. Akurat już jest w przedłużaczu, więc mamy tu z boku port, gdzie należy umieścić. Jak widzimy, dioda pali się na czerwono, czyli należy urządzenie kilka godzin ładować. Dioda zaświeci się na zielono, znaczy się, że urządzenie jest naładowane, czyli naładowana jest bateria oraz wewnętrzna bateryjka, która jest zasila czasówkę. To są dwie różne rzeczy. I tak, należy przede wszystkim sprawdzić podczas użytkowania, żeby w urządzeniu nie było żadnych kamieni, twardych przedmiotów, które mogą zablokować śrubę. Również przestrzegam przed tym, żeby podczas pracy dzieci też czasem nie włożyły tam jakiejś części garderoby albo rączki. I teraz tak, przystępujemy do ustawienia, więc tak jak mówię, jako krok jeden zalecam restart. Wtedy reset nam po prostu ustawienia fabryczne przywraca. Ustalamy po pierwsze, jaki dzień tygodnia mamy dzisiaj, czyli ustalamy, naciskamy zegar i naciskamy day. Środa, mamy dzisiaj czwartek, dzień jest ustalony. Kolejnie, godzina, mamy obecnie godzinę 11, czyli naciskamy zegar plus H. Godzina jest 11:42, więc naciskamy zegar plus minuty na 42. Dłuższe przytrzymanie powoduje, że zegar sam szybko przestawia cyferki 36, 7. Ustawione. Mamy dzień tygodnia i mamy godzinę. To jest wszystko, co jest najważniejsze, żeby zegar i karmidło pracowało prawidłowo. Następnie przystępujemy do ustawienia programu, czyli P, on i w tym on ustalamy godziny. Na przykład będzie się nam włączał o 7. Naciskamy P, przeskakuje na F, więc off, więc kiedy się nam wyłączy. Naciskamy P, czyli pamięta 7 i dodajemy sekundy, nie minuty. Można dodać 1 minutę, wtedy poda dosyć dużo karmy. Na przykład ja ustawiam, nie wiem, no można ustawić sobie 20 sekund. I to jest wszystko. Naciskamy P. I teraz mamy drugą bramkę. Kiedy chcemy, żeby się nam drugi raz włączyło karmidło? No chcemy, nie wiem, załóżmy, że jest w rozpłodzie, więc żeby nam się włączyło o 14 i na przykład wyłączyło sekund, nie wiem, znowu dodamy 30. Nie? I znowu naciskamy P. I kolejna bramka nam się, kiedy ma się nam wyłączyć, czyli naciskamy H, pamięta, że 14 się włącza i teraz dodajemy znowu sekund. Nie wiem, ile chcemy, 10, 20, zależy ile jest ptaków. Według gramatury należy ustawić sobie, ile ma podawać. Jest rozpiska plus minus z prognozowanymi podaniami karm na minutę i zatwierdzamy. Trzecia bramka, kiedy nam się włączyć ma. No wieczorem, czyli godzina, nie wiem, 14 pamięta, nie wiem, 19. I kiedy ma nam się włączyć? Znowu naciskamy, on pamięta, że już 19 się załącza i 50, no to nam się ma wyłączyć o, nie wiem, 59, czy tam było 50, więc można na przykład sobie dać, nie wiem, minutę dołożyć. Jest minuta po, czyli po minucie pracy się wyłączy. To, tak jak mówię, w zależności od długości potwierdzamy. I mamy trzy bramki czasowe, kiedy będzie pracowało. Może pracować do 8 razy dziennie. Kolejny ważny element, widzimy tutaj jest off, czyli nie pracuje. Jak jesteśmy na przykład w domu, możemy sobie sami uruchomić, karmić. Nie musimy używać czasówki. Wtedy, żeby zmienić tutaj off, należy naciskać manual u góry, auto off. I to jest właśnie coś, co nas interesuje, bo auto off będzie działało zgodnie z tymi bramkami 7 dni w tygodniu, 3 razy dziennie. Tak jest załączanie, kiedy chcemy on pracuje i wtedy
podaję. Jest off. Auto off to jest coś, co nas interesuje. I teraz tak, wszelkie prace, jeżeli chcemy coś sprzątać, czyścić, musimy uważać, żeby nam się czasem, jak mamy ręce w środku, to nie włączyło, więc zawsze przystępując do pracy należy off. Urządzenie musi być wyłączone. Jeżeli urządzenie będzie na przykład, nie wiem, kilka tygodni, miesięcy nieużywane, to należy go właśnie w tej formie zostawić. Natomiast przynajmniej na ten czas nieużytku, około raz na dwa miesiące, trzeba baterię załadować, żeby ona po prostu nam długo żyła. Przy dwóch uruchomieniach dziennie, około przynajmniej ten miesiąc czasu nam to działa. Tak, jeżeli czasówka nie działa, bo na przykład nie chcemy, żeby nam działało, albo chcemy podać coś mokrego, to można bezpośrednio sobie tutaj za pomocą szufelki podać karmę. Także urządzenie na przykład, jeżeli jesteśmy w domu, nie musi pracować na przykład w weekend, czy nie musi pracować wieczorami, można go ustawić tylko rano w południe, a można korzystać sobie właśnie później z karmienia, właśnie dozować bokiem. Można do środka oczywiście dać karmę z dodatkami, natomiast to musi być karma sucha, czyli nie można dać karmy mokrej, bo mokra karma zaolejona nam spowoduje, że się będzie nam to sklejało. Tu na urządzeniu jest plomba gwarancyjna, czyli nie należy jej ruszać. Jest to plomba, która powiedzmy ma chronić, znaczy chronić. Ktoś będzie chciał, to i tak otworzy, natomiast traci wtedy gwarancję. Po prostu nie ruszać, jest tam odpowiednio wszystko pomontowane, wszystkie urządzenia elektryczne spełniają normy zgodne z unijnymi wytycznymi. Także tak to wygląda. Zapraszam wszystkich. Myślę, że urządzenie naprawdę rewolucyjne. Na pewno wielu hodowców z niego skorzysta, któremu życie bardzo, bardzo się uprości, ponieważ gołębie dostaną karmę zawsze na czas. Nie ma nas w domu, jest ryzyko, programujemy. Możemy sobie jechać, czy nawet na weekend, między kilkanaście kilogramów karmy można zasypać do zasobnika. Myślę, że jest to naprawdę coś, co zrewolucjonizuje, a przynajmniej uprości hodowcom życie i pracę z naszymi gołębiami. W razie pytań proszę do mnie dzwonić, pisać. Czas realizacji zamówienia jest plus minus 2-3 tygodnie. Jest sporo zamówień, głównie pod kątem Belgii, Holandii, wysyłki. Naprawdę jest duże zainteresowanie tymi urządzeniami. Także na rynku polskim średnio 2-3 tygodnie czas oczekiwania.